Więc z tym punktu tu mamy widok na cały obozy. Pierwsza część obóz był ten, który był budowany w lewej stronie. I to widać, to jest kamienne. Inne, prawej strony, tam, tych pola, to było drewniane, wszystko było drewniane. Kiedy to było wyzwolone, w styczniu 1945 roku, jeszcze wszystko stało. Tylko, że drzewo to był przez lokalnych zabrał i tak dalej, bo było od razu po wojnie. Ten obóz, trzecia obóz, który już stoi, to jest nazywany się obóz kwarantanny. To były ludzie, którzy przyjechali tu. Tam byli umieszczone. No, ta linia, która stoi w tym miejscu, to była wybudowana w początku 1944 roku. Bo na samym dole, na dwóch stronach, stoi krematorium 2 i 3. To komory gazowe. I na tam są krematoria 4 i 5. Więc to było zbudowane z myśli o prowadzeniu ludzi z Węgier do Oświęcimiu, aby zakładzić tych 4 komorze. To był przede wszystkim ludzi z Węgier, które był, ale nie tylko, bo oczywiście też było 300 tysięcy Polaków tu byli zagładzone, Żydów z Polski. Więc to pokaże, co tu można zobaczyć. Pytanie? Nie ma pytania.